Dzień dobry. W studiu były premier i marszałek Sejmu, wiceprzewodniczący SLD Józef Oleksy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pana lewicowe serce zareagowało na kolejne zwycięstwo wyborcze Angeli Merkel? No, SPD, nasi partnerzy od lat, mają dobry wynik, 28%. Ale ja pytam o Angelę Merkel. Angelę Merkel ja akurat zareagowałem dobrze. Dlatego, że to nie jest sprawa jakichś takich prostych emocji i przyjaźni, to jest sprawa kalkulacji i oceny tego wyniku w niemieckich wyborach dla Polski, dla Europy. I z tego punktu widzenia ta stabilizacja jest czytelna po wyborze Angeli Merkel. I ja jej nie odbieram jako wybór orientacji chadeckiej, bo ona jest szefową partii chadeckiej, a nawet skrajnie chrześcijańskiego odłamu. Ale odbieram to właśnie przez pryzmat, że wygrał podmiot, który z naszego punktu widzenia głosił siłę Europy, dążył do jej stabilizacji, był za strefą euro i dość umiejętnie poruszał się w trudnej dla siebie sytuacji, mianowicie Niemiec, które muszą płacić na problemy innych krajów. A nie znaczy to, że wszyscy w Europie powinni się cieszyć? Ci, którzy robili plakaty, na których Angela Merkel była jak Adolf Hitler. No to są skrajności. To są skrajności, ale to też chodzi o tę pomoc, o której myślą, że powinna być większa. Na przykład no Grecy. Tak, tylko te kraje muszą też pojąć, że jest granica tej roli sponsora, jaką Niemcy spełniają. Niemcy przecież też korzystają na tym. No, nie czarujmy się, że niemiecka pomoc dla tych słabszych krajów Unii to jest wyłącznie humanitaryzm cywilizacyjny. Niemiecki system finansowy wpisany w te mechanizmy korzystał też na tym, co było kłopotem dla Grecji, Portugalii czy innych krajów. Natomiast to nie może trwać wiecznie. Ten system się zawali, jeżeli cała Unia będzie się opierać wyłącznie na pomocy finansowej i mechanizmach niemieckich. I nawet nie sądzę, żeby Niemcy tego chcieli. Jakby to było pomocą, gdyby wygrała SPD? Nie byłoby wielkiej różnicy. Byłyby różnice w dziedzinie polityki socjalnej, podatkowej, tak jak zapowiadali, wewnętrznej bardziej. Natomiast w sprawach europejskich przecież całe Niemcy te demokratyczne mają świadomość swojej roli. Czyli właśnie cała Europa patrzyła na te wybory ze spokojem. Bo bez względu na to, kto wygra, Niemcy i tak będą przywódcą europejskim. To jest strategia niemiecka zgodna z potrzebą strategiczną Europy. Bo to jest strategia na znajdywanie drogi dla umocnienia wspólnoty europejskiej bez narzucania komukolwiek rozwiązań i ze zrozumieniem dla tych krajów, które popadły w kłopoty. To jest bardzo elastyczna linia i całkiem akceptowalna. Więc będzie raz jeszcze wielka koalicja? Ja myślę, że będzie. Ja myślę, że będzie, bo triumf Angeli Merkel i CDU jest tak duży, że nie będzie im przeszkadzać, że duże SPD byłoby wraz z nimi, a cele, które będą chcieli prowadzić, wymagają tego poczucia siły wewnętrznej Niemiec. Wielka koalicja zmniejsza pole rywalizacji, agresji i konfliktu wewnętrznego i zwiększa ten odczyt taki zewnętrzny, że to jest silny kraj, silnie dobrze rządzony. A jak sobie pan wyobrazi wielką koalicję w Polsce? Wyobraża pan sobie? Nie bardzo, bo to byłaby koalicja PO-PiS. No właśnie. No to gdzie porównanie? Gdzie porównanie? Nie, bo musiałby PiS robić za SPD. Więc raczej wielką koalicję. Nie wiadomo, jak to by było. A wyobrażam sobie, proszę sobie wyobrazić razem ze mną, że Platforma jeszcze się obsuwa, co nie jest wykluczone, a SLD idzie w górę i dochodzi do 20%. Wtedy już nie ma imperialnej Platformy, która łaskawie dopuszcza jakiegoś partnera, tylko jest już równość partnerów. I wtedy to byłaby wielka koalicja. Tak, on sobie pan wyobraża. Tak. Rozumiem. A czego politycy powinni uczyć się od Angeli Merkel, nasi politycy? Powiem pani, że obserwowałem to z sympatią do jej metody. Mianowicie ona nie była krzykliwa. Ona nie była daleka od polskiej maniery uprawiania kampanii. Nawet jej rywal z SPD był dużo bardziej agresywny. Momentami personalnie do niej
aniżeli ona wzajemnie. I to było takie prowadzenie kampanii na zasadzie keine Experimenten, to jest stare hasło niemieckie. Niemcy nie lubią niepewności i eksperymentów. I to było takie prowadzenie kampanii z niechęcią do zmiany zbyt radykalnej, bo ludzie lubią przekonanie, że w przyszłości też będzie nie gorzej chociaż, a nie najgorzej oceniają dotychczasową politykę i sytuację. A więc prowadziła to mądrze, prowadziła to skromnie, nie doznała rozpasania ambicjonalnego, była wśród ludzi nieustannie i powiem, że poruszała się też, miała czas przez wielkich konfliktów i kryzysu w Europie i w strefie euro i umiała to jakoś tak przedstawiać, że nie były to dramaty skrajnie frustrujące, tylko było to spokojne pokazywanie problemów, które Niemcy, uwaga, potrafią rozwiązywać. To chyba by najbardziej przekonywało. Czy pana kolega, może nawet przyjaciel Leszek Miller naprawdę chce być premierem? No tak wyczytałem w Super Ekspresie sobotnim. Ale nie rozmawiał pan z nim o tym? Nie, na ten temat nie, bo to nowa anuncjacja. Trochę się zastanowiłem nad tym, ile w nim siły i woli takiego parcia do przodu. Myślę, że to są przedwczesne spekulacje. Zareagował chyba na pytanie wprost zadane i na taką tendencję, która jak wielu ocenia jest pozytywna do przodu dla SLD, bo SLD przecież przetrwał ten kryzys na lewicy i te wszystkie perturbacje związane z próbami powoływania nowej centrolewicy. Powiadam z pewnym zdziwieniem, bo to nie było nigdzie omawiane, ani nie ma takiego planu. Jest to jakby wola Leszka Millera ogłoszona pośrednio. Ale jakiego planu nie ma? No nie ma planu, co chciałaby lewica obsadzać, gdyby miała pozycję koalicyjną. Bo nie ma takiej sytuacji po prostu. Natomiast to może być osobiste życzenie Leszka Millera, bo on jest przecież pełen sił i wierzy głęboko, jak wiem, w to, że SLD pójdzie bardzo do przodu. A pan, wierzy? Tak, a pan wierzy, że pójdzie bardzo do przodu? Ja chciałbym, żeby sojusz... Ale czy pan wierzy? Uważam, że są okoliczności, które przy niepopełnieniu błędu i ożywieniu, bo brakuje go, tu mówię wprost, samokrytycznie w partii, że to nasze ożywienie jest takie na czasie, bo czas sprzyja lewicowym hasłom. Natomiast to jest jeszcze moim zdaniem za mało, żeby powiedzieć, że lewica SLD odzyskuje komunikację społeczną na miarę zwycięstwa wyborczego. Ale Leszek Miller wytrzyma do 2015 roku z tymi swoimi chęciami? No na pewno się ich nie wyrzeknie, a określać to będą okoliczności polityczne. Ale będzie tak się zachowywał, żeby nie zrazić do siebie Platformy Obywatelskiej, na przykład w głosowaniach sejmowych? Jeżeli tu akurat już widać pewną taką czasem momentami życzliwość. Oj, wobec dużą kłopotów życzliwość, tak. Wobec kłopotów Platformy, to nie jest żaden układ. Natomiast no, jeżeli jest do wyboru walka z jedną partią prawicową, PO i PiS-em, no to wiadomo, że sojuszowi jest bliżej do rozumienia lepszego problemu, które ma rządząca Platforma. My zwłaszcza, że rządziliśmy dwukrotnie i wiemy, co znaczą różne meandry, a więc tu pewna bliskość jest wyraźna. Natomiast ja twierdzę, że partia opozycyjna, taka jak Sojusz, nie może przekroczyć pewnej granicy łagodności opozycyjnej, nawet w imię bardzo wyraźnego Co by było takim przekroczeniem granicy łagodności opozycyjnej? No byłby spadek pozycji. Nie, ale co by było tą... Czego nie powinna zrobić partia opozycyjna? No, nie powinna głosować na przykład za projektami, które są ewidentnie sprzeczne z linią lewicy. To jest jasne. Gdyby tu nie było takiej sytuacji, gdyby nastąpiło koniunkturalne głosowanie tylko po to, żeby utrzymać dobrą atmosferę z partią rządzącą, to byłoby błędem. A wasza postawa wobec warszawskiego referendum jest koniunkturalna? Jest bardzo roztropna i zdystansowana. To jest nadzwyczajna akcja. To nie jest referendum
Kiedy, ale na czym polega roztropność, że jesteście tym, za, a nawet przeciw? Nie tak? Szarpiemy się na wielką walkę, bo to nie jest referendum wobec prezydenta miasta, który popełnił przestępstwa, który jest ukarany i jest nieuchronne zrobienie referendum. To jest wyraz niezadowolenia dużej grupy, która się zorganizowała i my, jak zakładam, takie dyskusje mamy ze sobą. My będziemy wzywać do pójścia do referendum inaczej niż Platforma, która chce pomagać pani Gronkiewicz poprzez zmniejszanie frekwencji, ale nie będziemy wzywać do głosowania w jakikolwiek konkretny sposób, bo mamy mądry elektorat, który będzie wiedział, idąc już do urn, jak głosować. Czyli pan się wybiera i nie powie pan, jak pan będzie głosować? Nie powiem, oczywiście. Ale wybiera się pan? Nie ta pora, ale wybieram się do referendum. Jak w ogóle pan ocenia to, że politycy Platformy, a także prezydent albo mówią, żeby nie iść, albo mówią, że sami nie pójdą, co? Ja oceniam to krytycznie, mimo że rozumiem ich argumenty, dlatego że no jak się walczy o swojego prezydenta, to się i legalnie wszystkie środki można stosować. Natomiast tu jest ta delikatność w polskiej słabej jeszcze demokracji i nieugruntowanych nawykach demokratycznych obywateli, że tu dość ryzykowne jest właśnie wzywanie w odwrotną stronę, bo to jest mało zrozumiałe. Nie idźcie, bo w ten sposób pomożecie pani Gronkiewicz, ale to pomożecie jednej osobie, a zrezygnujecie z mechanizmu, o który walka długo szła, zanim został w demokracji polskiej zapisany. Jeszcze jedno. Janusz Palikot znów obiecuje, że będzie rósł w siłę. Teraz będzie rósł za sprawą Marka Siwca, który dzisiaj oficjalnie przyłącza się do nowego tworu, który się jeszcze nie nazywa, czyli tej nowej partii Palikota, która nie będzie miała w nazwie Palikota. Czy ale pana to martwi? Ale się nazywała pewnie. Wie pani, ja byłem za szeroką formułą lewicy i centrolewicy w Polsce i bardzo żałuję, że tak to poszło, jak poszło. Że sojusz musiał stanąć samodzielnie z boku, że po tamtej stronie Europy plus tak to po amatorsku trochę zostało poprowadzone w imię ambicji pojedynczych kilku celebrytów i osób publicznych. Żałuję, dlatego że wspólny front centro-lewicy w Polsce byłby dobrą alternatywą dla prawicy, która sama już jest znużona rządzeniem i przewodzeniem. Natomiast niech tworzą partię. Ja myślę, że to będzie partia z nazwą Europa Plus, czy ruch, czy partia. I dobrze, że Palikot nie będzie liderem, choć to jest fikcja, bo będzie. Natomiast byłoby oryginalne, gdyby Palikot nie walczył o funkcję lidera. Czyli gdyby wraz ze zmianą na partię polityczną zgodził się oddać liderstwo, będąc postacią w tle. Ale bo wątpię, czy to zrobi. W związku z tym zobaczymy za parę dni, w którą stronę to pójdzie. 6 października. Niech walczą, niech działają. Sojusz idzie swoją drogą. Oby sojusz, bo to my mnie też musimy już iść swoją drogą. Obchodzi. Patrzę na zegar. Oby sojusz znalazł siły w sobie i ten wizerunek swój odbudowywał nieustannie. Dziękuję. Józef Oleksy, SLD, Beata Michniewicz. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo.